Dlaczego suma kątów w trójkącie równa się 180 stopni? Weźmy trójkąt o wierzchołkach A, B i C. Poprowadźmy prostą równoległą do podstawy AB przez wierzchołek C. Zaznaczmy kąt przy wierzchołku B oraz kąt pomiędzy prostą równoległą i bokiem BC. Stwierdzenia o kątach przy prostych równoległych wiemy, że oba te kąty muszą być identyczne. Nazwijmy je kątami alfa. Oznaczmy teraz kąt przy wierzchołku A oraz kąt pomiędzy prostą równoległą i bokiem AC jako kąty beta. Analogicznie, te dwa kąty także muszą być identyczne. Kąt w trójkącie przy wierzchołku C oznaczmy jako kąt gamma. Możemy zauważyć, że wszystkie trzy kąty przy wierzchołku C tworzą razem kąt półpełny. Jednocześnie ich suma odpowiada sumie kątów tego trójkąta, czyli wynosi 180 stopni. Jeżeli teraz przez n oznaczymy liczbę wierzchołków, to będziemy mogli powiedzieć, że dla n równego 3 suma kątów wynosi 180 stopni. Jeśli weźmiemy teraz dowolny czworokąt, to zauważymy, że możemy poprowadzić w nim przekątną, która podzieli go na dwa trójkąty. Zatem możemy powiedzieć, że suma kątów w tym czworokącie równa jest sumie kątów tych dwóch trójkątów. Zatem dla n równego 4 suma kątów to 2 razy 180 stopni. Jeśli weźmiemy jakikolwiek pięciokąt, także zauważymy, że możemy poprowadzić w nim przekątną, która podzieli go na trójkąt i czworokąt. Zatem suma kątów tego pięciokąta będzie równa sumie kątów tego trójkąta oraz sumie kątów tego czworokąta. Zatem dla n równego 5 suma kątów to 3 razy 180 stopni. Możemy teraz spytać, ile będzie równa suma kątów stukąta. Rozumując w ten sposób, możemy powiedzieć, że skoro n jest równe 100, to suma kątów będzie równa 98 razy 180 stopni. Spróbujmy zatem znaleźć ogólny wzór na sumę kątów dowolnego n kąta. Będzie on wyglądał następująco. N minus 2 razy 180 stopni. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.